Siemaneczko, w siódmej części Let's Play Dying Light. Troszeczkę sobie podekspiłem nawet. No to nawet nie wiem ile. Godzinkę przed nagraniem poświęciłem, żeby troszeczkę polatać. Troszkę tych stref zrobiłem i w zasadzie tyle. A po drodze dwa zrzuty zebrałem. Wypadałoby chyba do kwatermistrza iść i mu to oddać, ale jesteśmy kawał drogi stąd. Coś tam uratowałem kogoś i tyle. No i wbiłem, zaraz sobie wydamy punkciki. Ziółek pozbierałem, wyzwań nie robiłem, nie miałem już na to czasu ani chęci. Kurde, ciężko jest na początku, no. Mam nadzieję, że później jak się podkoksujemy, to będzie lepiej. Na pewno będzie lepiej, bo już widzę to po zdolnościach. Tak to wygląda. Tak wygląda ekwipunek. Tak wygląda stan konta. 21 robi się noc. By the way. Mamy fajną... Znaczy fajną. No nawet spoko jest ten młotek. Podoba mi się, bo jest bardzo szybki. Dobra. Flara UV, latarka UV. Te gwiazdki. W sumie ich nie testowałem, ale one mają fajne staty. Mogą się przydać. Dobra. Umiejętności. Mapkę widzieliście jak to... Aha. Nie bez powodu jesteśmy tutaj, bo zajmiemy się, zaczniemy w ogóle odcinek od znalezienia mieszkania Gaziego. Żeby tam spróbujemy z nim pogadać na temat leków. Ale umiejętności, przetrwanie. Naucz się wytwarzać gwiazdki do rzucania z trzema dodatkowymi efektami. Zamrażające, zapalające i wybuchowe. Myślę, że warto chyba wydać na to. Popraw swoje umiejętności rzemieślnicze, będziesz wytwarzać więcej przedmiotów z takiej samej ilości materiałów, to też jest zajebiste. Dużo nam brakuje do następnego kurwa, troszkę brakuje. Bo to też jest fajne w opór. Pytanie, czy to ma znaczenie na apteczki. Może mieć znaczenie, dobra, weźmy sobie to. I mamy plan dentysty, znalazłem. Łom nam jest potrzebny. Kurde, nie mam łomu. Ale interes... Aha, no tylko jedno mogę sobie zrobić z jednej gazy. No dobra, gwiazdki. Gwiazdki do rzucania sznurek i tak dalej. Dobrze, dobrze. Wytworzone 8 sztuk. A jak wytworzone 8... Aha, bo ja mam lepsze gwiazdki do rzucania. A gdzie są takie zwykłe? To jest właśnie z tych rzutów, zasobniki. Czekajcie, no gdzieś tam jest, dobra. To nie jest teraz istotne, istotne są też umiejętności. Tutaj mam problem troszeczkę, w co by tu pocisnąć? Kopnięcie z wyskoku, rzut judo. Szanowni, naciśnij alt i wskaż kierunek. To by nie było głupie, tak samo jak to. A ten przerzut, kurwa, to jest ciekawe. Regeneracja zajebiście mnie interesuje. A potem co będziemy mieli? Kopnięcie z wyskoku zadaje większe obrażenia. Wrogowie ciśnięci za pomocą rzutu judo są dodatkowo powalani na ziemię, przez co stają się wrażliwi na egzekucję. Wrażliwi na egzekucję, ciekawe. Przeskok bądź też przeskok z powaleniem. Ogłusza wrogów, których przeskoczysz. Ogłuszenie trwa 5 sekund. To jest zajebiste. Ale nie wiem, czy ten rzut judo nie zrobimy sobie. No, potem będziemy ich ładnie dobijać. Dobra, niech będzie. Alt i wskaż kierunek. Dobra, zobaczymy, czy będę z tego korzystał. To jest interesujące. W miarę jak twoje ciało staje się bardziej wysportowane, możesz wytrzymać więcej. Tak, mam z tym ogromne problemy, w ogóle problemy, ani razu nie zginąłem podczas tego ekspienia, ale problemy z apteczkami, kurde. No i co, mam dalej stówkę. Na jakiej zasadzie to działało, przepraszam bardzo. Możesz wytrzymać więcej obrażeń, czyli, aha, przeciwnicy może mniej zadają, dobra. No tak, chodźmy do tego domku, spróbujmy. Kurde, nie ma nic jeszcze o otwieraniu wytrychów, żeby podnieść umiejętność otwierania. Bo są marne te moje umiejętności, no co... O! Łatwe. Pierwszy raz znalazłem łatwe. Znalazłem już bardzo trudny. Bo coś... A czekaj. Dobra.
pięknie. Dobra, no, może być fajna opcja z tym judo. Już nie będę się męczył z tymi łatwymi. Znaczy męczył się, no kurwa. Nawet łatwego nie mogę otworzyć, no. To jest w ogóle daleko? Nie, to jest tuż obok. Bardzo trudny, no właśnie. Kurwa, na razie nigdzie nie widzę umiejętności poprawy wytrychem. A szkoda. Możemy się leczyć za pomocą apteczek, bądź też zebranego żarcia, które... Znaczy zebranego, jak znajdziemy żarcie, nie? Bo zjada je na miejscu. Nawet jak jest na full HP. Trochę szkoda, że nie możemy wziąć jakiegoś batonika na później. Co to są za magazyny? Dzień dobry. Halo, jest tutaj ktoś? Takie magazyny mogą mieć fajny lucik, ale i... mogą mieć przeciwników, których bym nie chciał spotkać. Nie, tam na tracę wytrychów i się tylko na wkurwiam. Nic nie mogę tu sprawdzić, kurwa. Pokaż mi, na górze nic nie ma? W sensie, żeby sobie coś, wiecie, kurde, podpatrzeć i gwizdnąć stąd, ale nie. O nie, poczekajcie, cofam to. Tutaj coś jest. Może tu jakieś fanciory będą na tym dachu. Czy tu tylko przemieszczać się można? Dobra, możemy wyjść... Aha, można wejść tam na autostradę. No tylko mnie to nie interesuje, no. Tam jest cała gromadka. I autobus. Nie zwracajcie na mnie uwagi, panowie. Powiem wam, że troszeczkę lepiej już to zaczynam wszystko, wiecie, ogarniać, bo no mów. Nie chcę pułapki. W sumie nawet nigdy jej nie aktywowałem. Wypadałoby kiedyś sprawdzić. Już jest delikatna wczutka w ten świat i te klimaty. W Dying Light'cie. Także jest dobrze. Autobus. Tam też nieraz można jakąś torbę znaleźć. O, a propos. Pusta, kurwa. Co za pech. Cóż za pech. Chciałbym sobie spać tutaj na dół. Aha, to jeszcze musimy znaleźć, dobra. Aha, i przechodziłem też obok kryjówki Raisa. Tam był komunikacik, że się zbliżamy przez radio z gościem z wieży, którego nie zapomniałem, jak się nazywa. Żebyśmy uważali i lepiej się nie zakradali. Ale to nie było istotne. Z koszów jakieś gówno jest, a... Ciekawe, czy to tu jakiś skurwiel wyskoczył. Jeszcze by the way do ekwipunku. Zastanawiam się, ile z tych rzeczy można spokojnie sprzedać z palcem w nosie. Na przykład takie kawki, cenne przedmioty i papierosy. No, sprzedałem już trochę tych papierosów. Czasami u kupca jest lepsza cena na coś specjalne zapotrzebowanie. Pytanie, czy to będzie potrzebne, nie? Do jakiegoś craftingu. Na razie się boję tak wszystko sprzedawać. Też nie mam ciśnienia, żeby, wiecie, żeby zbierać kasę. Jesteś tam? Żeby za wszelką cenę sprzedać i mieć kasę, nie? Chociaż gazy kupuję, no bo... To jest zajebiście potrzebne. Do apteczek, oczywiście. Czyli mama nie jest zadowolona, nim zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazy? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś w wypożyczalni filmów? Nie, nie, nie. Nazywam się Crane. Mm-hmm. Crane? Crane brzmi jak klan, jak tran, jak waran, i trochę jak plan, i klan, i taki inny pan, i... Mogę wejść? Spokojnie. Nie wolno. Nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czy jesteś... z wypożyczalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Ma tytuł Charlie. I cały jest o mnie. I o tym, jak ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne. Możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy.
jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. A, super. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. Dobra. Potrzebujemy tak, zdobądź pudełko czekolady dla mamy i film. No zajebiście. Ale czego się po nim spodziewałem? No niczego normalnego. No nie jest to blisko. Powiem wam, że trzeba się trochę tu nabiegać. Nie jest dobra opcja. Ale biegniemy. Nie wiem, czy... Po cholerę ja tu wszedłem. Dobra, nie, ja nie mam czasu na takie włażenie tu. Ja chcę po prostu... do zrzutu jak najszybciej. Okej, nie było tak źle. Dobra, bierz to. Kto tam jeszcze jest na niebiesko? Bierz, pewnie. Zajebiście. Trzeci zrzut, powiem wam, który ogarniamy. Mam nadzieję, że to się opyla. Przyszedłem z ekipą epidemiologiczną. Zespół czwarty. To było dwa dni przed zamknięciem miasta. Mieliśmy chodzić od drzwi do drzwi i sprawdzać, czy ludzie czują się dobrze. Na to pukaliśmy do drzwi. Czasem było słychać głos, który brzmiał normalnie, a po wejściu okazywało się, że to przemieniec. Szalony i wściekły. Ale został mu jeszcze taki głos, by mógł robić ludzi w konia. Czasem było ich kilku. Kombinezony są dość mocne. Są z PCW, wzmocnionego podwójną warstwą poliwyglanów. Myśleliśmy, że nic tam nie grozi. Ale okazało się, że gryzonie potrafią to przegryźć na wylot. Czasami widzę kolegów z oddziału kuśtykających po mieście. Cholernie mnie to przygnębia. A wiesz, co jest najzabawniejsze? Wszyscy są gryzoniami. Ale nie mogą gryźć, zabrakło im rozumu, by zdjąć maski. Mówię ci, robi się tu coraz dziwniej. Okej, fajny smaczek. Dobra. Kurwa. Spoczko. Nie, to nie jest dobry... Kurwa mać. Za plecami będę miał tych gnoi. Dobra. Pięknie. O Jezus! Wal się. O! Idzie tutaj ten wielki skurwiel? Nie, myślałem. Pięknie. Wydaje mi się, że większe obrażenia nam mniejsze obrażenia nam zadają. Wtedy zwiększyliśmy tą odporność. Młotek jest fajny. Mega mi się podoba. Dobra, naprawmy go. Pięknie. Dobra. Wiem, że jesteś zmęczony. Auć. O kurwa. Nie, to jest masakra. Ale on chyba nie może wejść tutaj, nie? Kurwa, tu wszyscy przyjdą? Dobra, papieroski będzie na handel. Nie, on tu nie może wejść. On jest za wielki chyba, żeby tutaj się wbić do nas. Także niech sobie stoi frajer. Kurwa, czy może tu wejść? Nie pierdol. Nie może. Coś do żarcia by się przydało? Nie, tutaj nic nie... Tu może coś będzie. Cholerne czekoladki. Bierzemy, kawka jest droga. Pięknie. No tak, zjedz to. Niewiele to daje, ale później będzie można to
pewnie zbustować. Kawka. O, ile tu jest kawy. No, żyłę złota odkryliśmy. Patrzcie, jak zajebiście. Dobra. I chyba możemy stąd spieprzeć. Walić tego grubasa. Nie chce mi się tracić na niego czasu. Nie wiem, czy... Czekajcie, zrobimy to inaczej. Petardki. Czy to nie jest czasami policjant z... O, są te latające gówna. Znaczy latające, te z w kombinezonach. Kurwa mać. Dobra. Niech sobie to wybuchnie. Tylko no właśnie. Z wybuchem jest taki problem, że tu się zlecą kurwa inne gnoje. Chociaż nie, chyba nie szczególnie. Oj ty! Ten kurwa jak za mną przyszedł. Jeszcze będzie wstawał? No nie. Nie wierzę. No nie wierzę. No kurwa mać. Czekajcie. Nic dziwnego, że będzie wstawał. Nic dziwnego. No jak mam zepsutą broń, to czego ja oczekuję? A broń została uszkodzona. O kurwa. A shit. No tak, mamy ograniczony licznik. Oj, napraw. Człowiek całe życie się uczy. Pałka. Dobra. Części. Alkohol pewnie. Dobra, otwórzmy to. Mam nadzieję, że teraz się uda. Dobra. Jezus. Mam nadzieję, że później będzie lżej, jak ktoś, jak się wyszkoli... Kurwa, nie teraz! Zrobiliście? Gdzie może być ten film? Charlie, co mam cię? Dobra. Wypierdalamy stąd. Kurwa, biegną za mną. Nie mam ochoty z nimi zdecydowanie walczyć. Po prostu spieprzajmy stąd. Jakieś spotkanie losowe jest. Mam zgraję łazików na tupie. Będzie ich na oko za dwie dychy, może więcej. Siemano. Co to kurde jest? Siemano, panowie. Jak tam? Jednych bandytów już pokonałem. Jak sobie ekspiłem. Dobra. Auć. Nie sądzę. O! Ty skurwielu. Dobra, wal się na pysk. Chętnie weźmiemy klucz. Co oni tutaj ogarniali coś? Członek patrolu. Kurwa, właśnie, z tym uciekaniem. Ciekawe, jakbym go dobił. Czy by było lepiej, czy nie. Dla nas. Dobra, mniejsza. W każdym bądź razie udało się go ubić. I to ma największe znaczenie. Myślałem, że tu jakiś trupek sobie łazi. Dobra, mam wszystko, stary. Masz tu filmy i czekoladki. No. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa. Brawa dla Gaziego. No fajnie. No trudno. Będę musiał wejść przez dach. Dobra. Tak, myślałem, że to nie pójdzie tak jakbyśmy chcieli. No, ale poradzimy sobie. O, dobra.
Zajebiście. O Jezus, dostać się na dach. Nie, może to nie był dobry pomysł. Nie, tam zaraz rozpieprzę wytrych, mam dosyć tych zamków. A, tutaj jest jakiś ten. No jak ja mam... Dobra, czekajcie, bo myślałem, że muszę to rozwalić. Okej. Może ciekawe, gdzie jest jego... Nie, z jego matką coś... A, zginęła chyba przed tą całą zadymą, nie? Tylko, że on się... Ej, no jakby nie ogarnął tego. Nie ma tu nic kompletnie. Można byłoby sobie pożyczyć? Trochę się nałaziłem za tym wszystkim. Dawaj te zapasy domowe. Chemikalia też. Cześć, Gazi. Teraz mamy film. Mhm. Mama ogląda. Okej. Mam nadzieję, że... O, jakaś notatka. By sprawdzić przedmioty kolekcjonerskie. Gdzie jest ta notatka? Pokaż mi ją. Mój dziennik tu Gazi. Wpis pierwszy. Będę pisać dziennik, bo jeden facet w filmie o cwanej myszy miał pisać taki dziennik. Nazywa się Alergynon? Jak piszesz ten dziennik, to robisz się mądrzejszy. Teraz mam 8 poziom mądrości, to już jestem mądrzejszy od większości ludzi. Ale ten dziennik to zrobi, że będę jeszcze mądrzejszy. Wpis drugi. Dzisiaj mam poziom mądrości 9. Dobra, nie chcę mi się tych wypocin czytać. O, tak. Zajebiście. Dobra. Zaraz je zaniesiemy. Zobaczymy, czy jeszcze tutaj coś będzie. Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Dzięki, Gazi. Dobra. Gazi wszystkich uszczęśliwia. Mhm. Nie ma problemu, dzięki, stary. Może takiemu lepiej? Dobra, teraz musimy wrócić. Boli mnie, że tutaj albo jeszcze tego nie odkryłem, albo nie ma tu szybkiej podróży. No nie mogę się... Dobra, coś mamy. Jebany! Dobra, pięknie. Kurwa, nie trafiłem. Chodź tutaj, skurwielu. Oj ty! Pięknie. Auć. Dobra. Zajebiście. Auć. Pięknie. Nie wstawaj nawet, śmieciu. Dobra, wszystko jest git. Jest dobrze. Już jest dobrze. Czekaj, przeszukam ich tylko. Młotek dekarski. Dobra. Lepsze gwiazdki, zajebiście. Spokojnie, nic się nie dzieje. Saperka. Pokaż mi tą saperkę. 51. No to ciekawe. Dobra, tutaj się coś rozpieprzy, chociaż... Można tą saperkę wziąć. Wygląda kozacko. Już, come on, już jest dobrze. Ej, w porządku już jest. Dziękuję. Niektórzy ludzie są gorsi od gryzoni. O, fajna kaska. Dobra. Ale dobra, to później. Tak. Siemano. Świetna robota. Zrobimy z tego dobry użytek. Dobra.
młotek. O, liczba... O! O, apteczka. Sporo rzeczy mogę tu odebrać. Pięknie. Dobra. Jak to wygląda z kaską? Bardzo dobrze to wygląda z kaską. Umiejętności, tak, zwinność. W miarę jak twoje ciało staje się coraz bardziej wysportowane, uzyskujesz zdolność regeneracji zdrowia do wyższego poziomu. Zajebiście, o to mi chodziło. Zwiększasz swoje zdolności parkurowe. Biegaj dłużej, wspinaj się sprawniej, zdobywaj szybciej punkty zwinności i uzyskaj dostęp do nowego stawu umiejętności. Kurwa, to też jest zajebiste. Za szybciej punkty zwinności. Kurwa, zastanawiam się albo to wziąć, albo to. Nie, no brakuje mi tej regeneracji. No, kurwa, niech będzie ta regeneracja. Pienia, zobaczymy, jaka będzie reakcja. Mam leki przeciwpadaczkowe. No. Dzięki. A jak poszło z Gazi? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. Okej, okay, nowy strój, aby go założyć, zajrzeć do swojej skrytki. Wzrost poziomu przetrwania, nagroda mistrz, ulepszenie broni. Dobra robota z tą wytwórnią fałszywej antyzyny. Ocaliłeś wielu ludzi. To tylko kwestia czasu, zanim ktoś rozkręci podobny interes. Pewnie tak. Problemem są te wszystkie puste fiolki po antyzynie. Ludzie je po prostu wyrzucają. A przecież każdy może napełnić je czymkolwiek. Trzeba zacząć je niszczyć. Zebraliśmy wszystkie, które były w wieży. A ponadto Brecken zaoferował ludziom 10 dolców za każdą przyniesioną z zewnątrz. Okej. To jest interesujące. Do tej pory nie zbieraliśmy tych fiolek. Dobra, jeszcze na koniec sobie wydamy punkcik. Przetrwanie. Naucz się lepiej wykorzystywać miejsce w plecaku. Zdobędziesz 6 nowych miejsc na broń. Myślę, że tak. Bo już się tam zapełnia powoli. Z gwiazdkami dalej. Następny może sobie rozwiniemy. Plecaczek przede wszystkim. Bo będę dużo pewnie zbierał, także... I posiadasz ulepszenie broni, wybieraj broń, aby ją ulepszyć. O, ciekawe. Muszę się nad tym zastanowić. Dobra, na dzisiaj to by było na tyle, także komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie do opisu pod filmem, trzymajcie się i na razie.